Siema. Witam wszystkich. Co tam mordy? Wiecie, co wam powiem? Że jest rzecz, która powstała niedawno w Margonem.com, którą wam pokażę. Może tak niezupełnie wam pokażę. Margonem.com, patch note 1. Tak, patch note page 1. Chodzi o to. Tutaj są wszystkie zmiany odnośnie, no to jest po prostu blok techniczny, tak? Czyli patch note tutaj są na przykład, nie wiem, 5 dodali coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam z goblinami, z vermin i tak dalej. Z questem na przykład. Ale wprowadzili też jedną znaczącą zmianę, o której mi jakiś ziomeczek z kanału mi powiedział. I jest to właśnie ostatnia zmiana. Wiecie, o co chodzi? Tak jak ogólnie w Margonem.pl macie Lisza, który jest, na 60, jest elitą na 60 levelu, to tutaj macie troszeczkę zmienioną tą elitkę, bo już nie jest elitą pierwszą w tej przynajmniej grze, czyli w Margonem.com, podkreślam, że w Margonem.com, wprowadzili mu parę heroików, czyli właśnie zbroję na wojownika, na tancerza ostrzy, na łuk na łowcę, laskę na maga, na tropiciela łuk. Te przedmioty ogólnie, z tego co wiem, grafiki to są ogólnie z jakiejś loterii eventowej, które, i były te przedmioty, ale one są lekko zmienione, tak? Mieczek tutaj na paladyna, tutaj jakiś, co to jest, to jest tarcza na maga, wow. I dodali też dwie legendy do Lisza, więc tutaj on jest dwójką, dodali naszyjnik, który jest na wszystkie profesje i to też jest na wszystkie profesje. O, tego to nawet nie zwracam na to uwagi. Jest naszyjnik właśnie, który ma krytyczną osłonę i są rękawice na 60 level. O, wszystkie przedmioty są na 60 level. To tak samo jak wszystkie przedmioty z Lisza. No ta dwójka też ma te przedmioty standardowe, które są, czyli rękawiczki i tak dalej, nie? I jest też właśnie, i rękawiczki tutaj są z dotykiem anioła. Jak chcecie ogólnie, to sobie wpiszcie Margonem patch note i możecie sobie wejść w ten link albo sobie, nie wiem, w jakikolwiek inny sposób, więc wiecie, o co chodzi, tak? Wyszedłem z taką myślą, że wybiję sobie 70 level. Można tutaj do 73 levela wchodzić. Jesteśmy na tej mapce, nie ma tutaj Lisza, tego zwykłego, więc nie myślcie sobie, że są dwa, jest jeden. Tylko ja tutaj przyszedłem o godzinie 23:50 i nadal tutaj oblegają. Myślę, że przez jakiś jeszcze czas, no, te miejsce będzie bardziej oblegane, ale no jak na razie ciężko jest tutaj wejść. Ta elitka jest zamknięta, czyli możemy wchodzić od chyba od 47 levela do 73 levela. Zostawiłem sobie ten 70. Dobra, pierdolę, to nie będę z buta popylał. Może zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa z tą dwójką koboldem. Jeśli o godzinie 23:50 w niedzielę, czyli dużo osób ogólnie jutro idzie albo do pracy, albo do szkoły, więc powiedzmy, że o takiej godzinie już mogliby pójść spać. No na tamtym sobie nie postoję. Zmieńmy sobie ogólnie też umki. Mam broń heroiczną, która bije od trucizny. Tarczę noszę zwykłą. Będę musiał sobie albo no mam taki wybór, żeby albo sobie kupić coś z kościeja, tak? Na 69 level, czy to jakąś tarczę heroiczną, czy unikatową, czy cokolwiek. Tak samo na ekwipunek też mam jeszcze taki dosyć stary. Możliwe, że założę sobie nową postać też, nie jest to uniknione. Chciałem po prostu zobaczyć, czy na tym 70 levelu będzie się dało na czymś postać. Właśnie, no uważam, że Lisz odpada, bo no, dużo osób się hypuje tym wszystkim i dużo osób tutaj przychodzi, ale jeśli ktoś chce wiedzieć, to tej czy Lisz nie zostanie zmieniony na E2 w Margonem.pl, że to jest tylko i wyłącznie zmiana dla Margonem.com. Tutaj ogólnie w Margonem.com, z tego co zauważyłem, to bardzo często są, że przedmioty, które są z loterii, z Margonem.pl, czy to właśnie przedmioty za jajka i tak dalej, czy za jajka, za waluty i tak dalej, one są tutaj brane pod uwagę i no te przedmioty wypadają z niektórych rzeczy, tak? Przedmioty za walutę i przedmioty z loterii, tak? I tak samo nawet widzicie, że w szabloni i tak dalej są te właśnie przedmioty z loterii. No troszeczkę może zmodyfikowane, ale są. Idzie to w zupełnie innym kierunku. Nie wiem, może na tym postałbym sobie chwilę na tym koboldzie. Jeśli nie, no to wbijam sobie dalej.
Niedługo wbiję 75, więc będę mógł sobie używać depozytu, będę mógł wszystko gromadzić w depozycie, będę mógł sobie go kurwa wreszcie wykupić. Nie będę musiał tego wszystkiego tutaj chomikować i marnować sobie miejsce, tak? Więc to spoko. Buty mam też na 75 Halloween. Fajnie, co? Zobaczymy. A, jak ktoś, bo dużo osób mi ogólnie mówiło o tym OBS-ie, że mogę go przycinać i tak dalej. Bym musiał jeszcze się pobawić w OBS-ie ze względu na to, że sobie zrobiłem oddzielną scenę dla margonem.pl i oddzielną dla margonem.com. Dlaczego? O kurwa, jakiś pajac tu jest. 64 level bije tego. Wow. To odważnie. Nie wiem, może go spróbuję zabić. Może mi... No, już wybił? A, nie, ucieknie. A, tak. Nie wiem, może nie padnę, może się nie uśmieszę. To dzięki, ziomek. Czy to mój widz jakiś? No nie wiem, nie znam wszystkich ludzi, szczerze. To, że ogólnie, że nagrywam i tak dalej. Znaczy, no, względem ludzi, którzy tam piszą ogólnie, że są moimi widzami, no to staram się jakoś tak zachowywać w miarę ludzko, tak? Ale jeśli ja nie znam też wszystkich ników ogólnie, więc stoję w grupie i tak dalej z ludźmi, którzy mnie oglądają. Ale no nie znam wszystkich. No, nie znam. Możliwe, że mnie ogląda, albo możliwe, że mnie kojarzy. Pewnie i tak padnę, bo jestem chujowy. No to raczej tak to będzie. Dobra, padłem. Możemy przynajmniej iść sobie na tym. Które to jest przeglądarka? Bo właśnie mam dwie przeglądarki. Jedna jest na Chroma, druga jest na tego. Nic nie widzicie teraz. Jedna jest na Chroma, druga jest na Mozilla. Ha, czekajcie. O, i teraz wszedłem ze sceną ogólnie z margonem.pl, więc... Jakoś jeszcze w tym OBS się pobawię i tak dalej, nie? Bo ciekawe jest fajna świadomość, że ja jutro nie muszę iść do pracy. Bardzo fajna. Prawdę takiego odpoczynku trochę brakowało mi, ale będę się starał, bo za półtora tygodnia ogólnie już no, nie będziemy w tym kraju i będę się starał, żeby te półtora tygodnia spędzić jakoś produktywnie. Nie mówię już nawet o YouTubie, ale też, no na pewno, ale też mam ogólnie coś na oku, co chciałbym porobić w wolnej chwili, co uważam, że nie będzie marnowaniem czasu, tylko zrobię coś kreatywnego. Jeśli będziecie chcieli ogólnie posłuchać kiedy o moich planach, to mogę kiedyś ogólnie opowiedzieć o tym, ale już kiedyś wspominałem o tym dawno. Nie wiem, może pójdziemy sobie raz ubić tego Władcę Czaszek. A, bo właśnie stoję na nim, tak? Na Brufsie, przepraszam. Na Brufsie stoję sobie na Władcę Czaszek. Ubiłem go jakieś 50 razy. Tylko problem jest taki, że zaraz się zaczynają ogólnie te redy, więc no nie powojuję sobie za bardzo. Wkurwiłem się na LoL'a, bo przepierdoliłem chyba 4 gierki. Jedną wygrałem. No cóż, nie postoimy sobie. Cóż, no nie wiem, czy mam co tutaj nagrywać, ale chyba będę sobie po prostu expił. Może sobie właśnie tak zrobimy. To zaczekam ogólnie, aż się zrespię i zaraz do was wracam. Dobra, może nie będę jakoś bardzo konkretnie expił, ale poszedłbym sobie po prostu na te loki ze względu na to, żeby zdobyć sobie tą tarczę unikatową, no bo tak trochę wstyd mi chodzi z tą tarczą zwykłą. Dobra, mamy właśnie wybór, żeby za 14k iść do gór zrębowych, tak? To są góry zrębowe. Ej, w ogóle poszedłem sobie jeszcze na chwileczkę do Itan, do ratusza. I pomyliłem dialogi i dostałem w ogóle jakieś przedmioty na 5 level, takie z wioski startowej i dostałem jeszcze 10 teleportów, po prostu pomyliłem dialogi, bo warto ogólnie codziennie chodzić do ratusza, żeby za darmo dostawać właśnie jeden kamyczek. Za 30 kamyczków takich możemy robić tam jakieś fajne rzeczy. I ten już szczerze, tyle jest tych kamieni ogólnie w tym margonem.com, że już mi się one pierdolą w głowie, więc że tak powiem, no. Pójdę na te loki. W sumie to jak mam chwilę, to może wam teraz opowiem. Powiem szczerze tak. Komputerami interesowałem się od kiedy byłem no gówniarzem. No nie powiem, że jak miałem około 10 lat, około 9, potrafiłem już takie mniejsze bądź większe rzeczy ogólnie. Potrafiłem już na przykład wymieniać podzespoły w komputerze, tak? Czy to dysk twardy,
czy coś takiego. Jak miałem 12 lat, 11-12, zainteresowałem się ogólnie YouTube'em, bo nie mówię już o YouTubie jako YouTubie. Boże, żeby coś źle nie zabrzmiało, że się przechwalam czy coś. Filmy ogólnie możecie obrabiać w takich programach jak Camtasia Studio, jak w Windows Movie Maker, czyli to jest najbardziej chyba podstawowy program, który był nawet wbudowany do wielu Windowsów. Niektóre nie miały akurat, ale był to taki najbardziej podstawowy program. No to w tak zwanym Makerze nie dało się może robić jakichś takich wybitnych rzeczy. Znaczy, coś się dało robić, tak? To był podstawowy program ogólnie do obróbki. Później zainteresowałem się programem, który się nazywa Sony Vegas, czyli właśnie to, w czym teraz renderuję te filmy. Ze względu na to, że nagrywam to wszystko w OBS-ie, później zaczynam to obrabiać w tamtym programie, ale tak naprawdę, kiedy byłem młodszy, to robiłem w tym programie dużo większe rzeczy niż teraz, bo teraz oprócz tego, że wsadzę ogólnie klip, czy utnę coś, czy coś takiego, to robię takie najbardziej podstawowe, naprawdę dosyć banalne rzeczy. Kiedyś to starałem się wykorzystywać tak naprawdę limity samego programu. Sam program może zajmować z samymi pluginami, to z 50 giga myślę. Nie znam już dokładnie. Te Vegasy też się potem rozwijały. W tym programie możecie zrobić kurwa wszystko, dosłownie. Jeśli bym miał na przykład zieloną ścianę za mną, to potrafiłbym używać sobie, nie wiem, filtra z przezroczystą warstwą, czyli tak zwanego green screena, żeby na przykład, nie wiem, tego za mną nie było i mógłbym się zaraz wkleić na przykład na jakąś Saharę czy coś takiego, tak? Takie rzeczy dało się robić, czy jakieś obroty kamery, jakieś takie spowolnione tempo, nie wiem, takie, no już to nie są może jakieś takie wybitne rzeczy, ale takie rzeczy ogarniałem w tamtym wieku i dużo osób mówiło, że wow, no spoko, że w takim wieku potrafisz coś takiego robić, ale w sumie nie brnę ogólnie w temat wideo teraz, tylko bardziej w temat muzyki. Później tak samo zacząłem się interesować takimi programami jak Audacity. Jakoś półtora roku temu zacząłem interesować się czymś takim jak to się nazywało? FL Studio. Czyli program, w którym możecie sporo zrobić, jeśli chodzi o muzykę. Możecie jakieś takie proste bity robić, czy to później samplowane, jakieś podbicia basów, żebyście słyszeli jakiś dźwięk w lewej słuchawce bądź w prawej. Naprawdę jest sporo ogólnie funkcji, tak? Ja ogólnie lubiłem nie oglądać może o tyle tutoriali do samych programów, tylko lubiłem się sam bawić. Pamiętam, że były takie czasy, że popularna była machinima w Gotiku, czyli po prostu kręcenie takich, powiedzmy, albo komediowych, albo poważnych filmów w Gotiku i potem na przykład nagrywałem sobie taki, załóżmy, minutowy film i potem bawiłem się, ile rzeczy można zrobić z takiego minutowego filmu, ile to daje funkcji, tak? I sam brnąłem do tego, żeby się jak najwięcej nauczyć. O, chyba nie zdobędę nic. Ale przynajmniej możemy zobaczyć, że na to loku to tutaj nikt nie stoi, więc może wbijemy sobie 8.5. Dlatego teraz, jak będę miał te półtora tygodnia, kiedyś ogólnie robiłem takie najprostsze bity w FL Studio i mogę wam kiedyś nawet pokazać. No to są na pewno bity, na które mam prawa, znaczy nie ma na nie prawa autorskie, tak? Bo są moją ogólnie produkcją, nie są może jakoś zalokowane jako produkt, ale są po prostu moje, więc takich no mógłbym używać. Ale nie mówię o tych bitach ze względu na to, żeby ich używać do materiałów i tak dalej, tylko bardziej myślę, żeby zrobić coś pod kontentem muzyki, ze względu na to, że lubię spędzać czas produktywnie. Tak jak lubię spędzać czas produktywnie teraz, na przykład, że nagrywam, gadam do was i są ludzie, którzy się cieszą, że rzeczywiście to robię, to chciałbym produktywnie spędzać czas jeszcze tak na taką większą skalę, żeby się bardziej popisać swoimi znajomościami ogólnie programów, żeby ogólnie widzieć bardziej owoce swojej pracy, bo moim zdaniem siąść do... Może się teleportuję ogólnie i pójdę na exp, bo jednak tutaj chyba nic nie zdobędę. Pójdę sobie po prostu na te... Na Vermonty, na Demilisza. Może jeszcze mnie nie zbyzywacie, jak ekspi sobie na 70 levelu. Może coś tam sobie poekspim jeszcze. Chciałbym naprawdę porobić coś takiego bardzo kreatywnego. Kiedyś potrafiłem robić takie, no... Były takie sytuacje, że przerabiałem ogólnie niektóre filmy. Robiłem jakieś takie miksy. Pamiętam, że usuwałem kanał. Kiedyś ogólnie były czasy, że ludzie mieli po maksymalnie 20 tysięcy subów, to ja miałem jakieś 200 i miałem, nie wiem, załóżmy po 5 tysięcy wyświetleń, coś takiego, może mniej, ale no ten kanał już nie istnieje. Robiłem tam machinimę w Gotiku,
Ale tak jak mogę Wam opowiedzieć, to właśnie były kiedyś takie czasy. Za jakiś lat, to był 2009-2010 rocznik, coś takiego. Kiedy, no, dopiero powiedzmy zaczynałem grać Margonem, tak. Już trochę grałem, tak. Ale sama muzyka też mnie pasjonuje i chciałem właśnie coś porobić związanego z tym. Może lepiej, może gorzej, ale chciałbym po prostu zobaczyć, jak to wyjdzie, tak. Kiedyś, rok temu, kiedy miałem powiedzmy czas, to wyglądało to tak, że wracamy, bo to było jakoś świeżo w czerwcu, to było dokładnie właśnie jakoś rok temu, tak? Wracałem sobie z pracy i jak był piątek, sobota, niedziela, to nie chciało mi się wychodzić na żadne imprezy i tak dalej. Wolałem sobie pozostać, powiedzmy, w domu. Wolałem sobie wyjść na staw, mam ogólnie u siebie na działce staw tam dalej. Może kiedyś bym pokazał, jakbym kamerę miał jakoś taką ogarniętą, to nawet jakiegoś vloga bym nagrał. To wychodziłem sobie, brałem sobie dwie rzeczy. Znaczy, no dobra, więcej rzeczy. Brałem sobie telefon, w którym odpalałem od razu sobie beat. Ten beat chciałem, żeby aż najbardziej jak mogę, przyciągnij mi banie, żebym po prostu go słyszał, nawet jak już wyłączę telefon, ale żebym cały czas słyszał. I robiłem w ten sposób, że właśnie słuchałem sobie tych beatów i od razu same z siebie narzucały mi się słowa. Starałem się napisać jakieś teksty, nadal je mam. Jak pokazywałem same teksty ogólnie paru osobom, to oceniali to dosyć pozytywnie. Ale powiem szczerze, że trochę jest mi wstyd o tym gadać. Znaczy, Boże, nie, może nie powinno mi być wstyd, ale tak krępuję się gadając o takich tematach. Może na YouTubie ogólnie... YouTube jest akurat miejscem, gdzie nabrałem naprawdę bardzo dużej pewności siebie, bo nie ma czegoś takiego, że dobra, nawet jeśli ktoś mnie wyzywa pod komentarzem i tak dalej, to... W internecie traktuje się wszystko bardziej dystansem. Nie bierze się wszystkiego tak bardzo do siebie. Przynajmniej nie powinno. No, na pewno, moim zdaniem, człowiek weźmie niektóre rzeczy z większym dystansem w internecie, jakby ktoś zrobił jakąś krzywdę komuś, wiecie, w realu, że ktoś by ci twarzą w twarz coś powiedział, tak? Dlatego na pewno przez YouTube, przez to, że zaczęłam nagrywać, naprawdę, na pewno wpłynęło to na moją pewność siebie. No teraz akurat to nie jestem zbyt pewny siebie, bo tak ciężko mi się wysłowić. Ale chodzi mi o to, na pewno, wiecie co mogę zawdzięczać YouTube'owi? Że potrafiłem gadać, nawet gadać bez sensu, ale potrafiłem gadać. Wiecie, w jakim etapie życia mi się to przydało? Kiedy miałem maturę. Zarówno z angielskiego, znaczy chodzi mi o maturę ustne, tak? Chodzi mi o maturę ustną z angielskiego, jak i polskiego. Były osoby, które miały wiedzę, taką powiedzmy inteligencję książkową, tak? Tylko w chwili, kiedy ogólnie, na przykład na maturze, osoby się na was patrzyły, które was egzaminowały, to wiesz, no nie, wiecie, nie każdy budzi takie zaufanie. Patrzyli się na ciebie, a niektórzy, którzy byli mniej pewni siebie, a mieli tu wiedzę, to potrafili na przykład się jąkali. Pewnie na kartce papieru zrobiliby to szybciej. Ale to była sytuacja, gdzie musiałeś ogólnie wykazać się taką pewnością siebie, trochę kombinować, bo nie powiem, że nie. No i tak to było. Na przykład pamiętam, że na swojej maturze z polskiego, no nawet powiedzieli, że... Ja nawet starałem się ogólnie cały czas, kiedy mówiłem i tak dalej, być jak najbardziej pewnym siebie. Utrzymywałem kontakt wzrokowy, nawet gestykulowałem i zdałem, nie powiem, że bardzo dobrze. Tak samo z angielskiego, więc na pewno to mi dał YouTube. Ale tak jak mówię, chciałbym szczerze ponagrywać, znaczy chciałbym stworzyć jakieś bity, które by były moje. Chciałbym stworzyć może w przyszłości jakiś tekst, bo uważam, że mam wiedzę, jeśli chodzi o robienie filmów, robienie bitów i robienie tekstów, że mógłbym zrobić całą ogólnie jakąś piosenkę. Jeśli ogólnie już pytacie się o jaki gatunek, to najbardziej lubię hip-hop i coś takiego mnie najbardziej jara. Że potrafiłbym zrobić pierwsze właśnie, to zrobić bit od początku do końca, drugie nagrać tekst, znaczy napisać tekst, potem to wszystko nagrać, a nawet myślę, że jeśli miałbym jakąś lepszą kamerę, to potrafiłbym to w Sony Vegasie obrobić i nawet jakiś klip zrobić do tego. Więc chciałbym przynajmniej zobaczyć, jak to wyjdzie, tak? Jest to, powiedzmy, jakieś moje małe marzenie.
Możecie napisać w komentarzach ogólnie, co o tym myślicie. Nie, ja mówię naprawdę 100% poważnie, że jest jakiś mój mały cel. Tylko no wcześniej trochę też miałem, byłem zniechęcony, trochę też miałem ogólnie spraw na głowie i cały czas odkładałem to wszystko, tak? Bo moje życie wyglądało tak, poniedziałek, piątek, praca. Trochę psychicznie, trochę fizycznie zmęczony, no nie powiem. Potem się nie chciało. Z jednej strony dziewczyna, z drugiej, no która też ogólnie, której trzeba poświęcić uwagę, ale też rozumie ogólnie, że mam własne potrzeby. A z innej, na przykład znajomi, z którymi się na przykład nie widzę jakiś czas i wiecie. Moje życie to było w sumie z weekendu na weekend. No na pewno plus, że nie musiałem się już uczyć, tak, bo przez ten rok ogólnie już byłem po szkole i nadal jestem po szkole, więc no, ale też powinienem się rozwijać ogólnie w swoim zawodzie, tak. Starałem się uczyć nowych rzeczy, nawet książkę wypożyczyłem w geodezji, czytałem niektóre rzeczy, dowiadywałem się, więc też nie chciałem, ogólnie powiem tak, nigdy nie chciałem być przykładem stagnacji, że nawet jeśli, bo są ludzie, którzy po prostu sobie, wiecie, pójdą na studia, myślą, o spoko, zajebiście zdałem, skończyłem uczelnię, tak? Mam pracę. I myślą sobie, a spoko, założę sobie tam rodzinę i tak dalej i nie będę nic więcej robił. No ja nie jestem takim człowiekiem. Że, bo są ludzie, którzy robią to do czasu, kiedy zobaczą, że są stabilni, nie? Że mają pracę i tyle. A ja uważam, że człowiek może się uczyć całe życie. Człowiek nawet i pod wpływem złych rzeczy, jak i dobrych rzeczy może wyciągnąć wnioski i wszystko potrafi człowieka czegoś nauczyć, że człowiek nawet kiedy będzie miał 70 lat, to będzie nawet sobie, będzie mógł nawet sobie pomyśleć, że i tak nie wie wszystkiego, że i tak może zrobić coś lepiej i tak będzie starał się wyciągać wnioski. Przynajmniej ja jestem takim człowiekiem. Bo są ludzie, którzy, no nie każdy jest taki, no poznałem bardzo, bardzo dużo osób, które, wiecie, nie chcę nikogo obrażać, ale nie mają po prostu takich potrzeb. No każdy jest inny z charakteru i każdy ma jakieś takie, powiedzmy, inne wartości, no. Dla mnie na pewno wielką wartością w życiu jest to, żeby coś robić i jakoś produktywnie spędzać czas. Mimo, że też nie robię tego ciągle, ale lubię to robić. Niekiedy w swoim życiu miałem ogólnie takie sytuacje, że czułem się, że tracę czas po prostu. Że nie wiem, jestem w pracy i tak dalej, a w rzeczywistości tracę czas, bo mógłbym robić coś innego. I takie myśli też przychodziły. Tylko ja uważam, że człowiek, jeśli jest w wieku 20 lat, no ja mam 21 prawie teraz, że jeśli człowiek jest w takim młodym wieku i nawet już mówimy o, na przykładzie tym, że chce wyjechać ogólnie za granicę, że chce ogólnie zacząć tam życie i chce ogólnie to robić z dziewczyną, to robić, że wyjechać, tak, nie pomyślcie sobie, że ogólnie jakiś kontakt seksualny, ale że właśnie chce zrobić taki krok, bo nie chce czegoś w życiu żałować, tak. Chcę robić to w młodym wieku, bo mogę w przyszłości żałować. Nie chcę na pewno siedzieć w miejscu, nie chcę stać w miejscu w takim wieku, a w wieku 40 lat żałować, że przynajmniej nie spróbowałem czegoś. Boże, jaki ja mądry jestem. Dobra, myślę, że nie będę tego może bardzo przedłużał. Odnośnie moich filmów, odnośnie tego wszystkiego, mojego kanału, możecie pisać śmiało komentarze, coś mi zasugerować ogólnie, zasugerować coś względem tego, co wam powiedziałem. Ja wam pozdrawiam wszystkich. Chyba niedługo idę spać. Albo sobie w LoL'a zagram, albo nie wiem. Ale cóż, czekamy właśnie półtora tygodnia siedzenia w domu, gdzie... Dobra. Będę zaraz głupoty pewnie gadał. Siema.